chciałbym wyrazić satysfakcję, że dokonaliśmy tych czynności, które tak naprawdę będą jednym z ciągów zdarzeń, które doprowadzi do tego, że jakość przebywania mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Radomsku będzie nieco lepsza. Oczywiście zaangażowanie samorządu powiatu radomszczańskiego w tym zakresie, jak i wielu innych, jest naprawdę godna uznania, bo to jedna z wielu dotacji, które przekazujemy na rzecz samorządu powiatu radomszczańskiego, w tym przypadku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którymi dysponuje samorząd województwa łódzkiego za pośrednictwem Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, trafiają, są adresowane do tych, którzy potrzebują bezpośrednio, bo to są dotacje, w tym przypadku będzie to remont łazienek i pomieszczeń sanitarnych, ale są to również kwoty, które są przeznaczane na dostosowanie obiektów publicznych do tego, by mogli z nich korzystać osoby, mogły z nich korzystać osoby niepełnosprawne, więc inne samorządy również korzystają z takich działań. Serdecznie gratuluję, życzę efektywnej realizacji i tego, by jakość życia mieszkańców naszego regionu, naszego miasta, w tym przypadku Radomska, powiatu radomszczańskiego, była jeszcze lepsza, również myśląc o pensjonariuszach, mieszkańcach domów pomocy społecznej. Powodzenia. Panie Marszałku, chcielibyśmy podziękować za dzisiejszy przyjazd, wsparcie, ale to jest takie coś, jednoosobowy zestaw, oczywiście z logo powiatu radomszczańskiego, że jak będzie pan marszałek pił herbatkę, to będzie o nas mile wspominał i na pewno do nas często wracał. Dziękuję bardzo.